Hej, cześć, siema na wam wszystkim, z tej strony Judy i zapraszam was do kolejnego już materiału, oczywiście z gry, jaką jest Super Mario Odyssey. No i już udało nam się zebrać ten, o proszę, jeszcze dostałem monety, ten jeden księżyc, który był tutaj na samym szczycie tej wieży, ale jest on już nasz, więc świetnie, zadanie, można powiedzieć, wykonane, ale tak nie do końca, bo wciąż, wiecie, nie mam wszystkiego aż tyle, ile bym chciał. Tu są te monety, ale ja rozumiem, że tych monet już tak jakby dostać nie mogę, no bo tutaj wszedłem do jakiegoś tego miejsca. Dobra, wydaje mi się, że nie można tutaj nic kombinować, trzeba iść tutaj, na tę platformę. Tak więc my kontynuujemy naszą przygodę po tej piaszczystej krainie, a wy oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No i dobra, wchodzimy i co się dzieje? Już widzę, że tutaj... Aha, to pewnie rzucając dopiero. Tak, aha, dobra, już kumam, o co chodzi. Muszę rzucać... O nie, zepsułem to strasznie. O kurczę! Holy shit! Nie o to chodziło ewidentnie, dobra. 212, nie, jak ja widzę, że kradną mi monety, to jest najgorsze na świecie. Dobra, oddajcie mi monety tutaj. Tak, zawsze to jakaś mała rekompensata. Ale okej, muszę się skupić bardziej, żeby spróbować zdobyć te wszystkie monety. Dobra, daliśmy radę. Teraz cofnij to. O, okej. To co, teraz muszę podejść tutaj. Ej, ale tam będzie kolejne. Do czego to służy? To jest jakaś broń chyba w ogóle. Tak, to jest jakieś niszczycielskie coś. Dobra, okej. Trzeba w to uważać. Teraz będę musiał zniszczyć kolejną platformę. Dobra, hop. Okej, przeżyliśmy. Ej, nie wiem, czy ja tutaj mam iść. O, masakra. Nie! Ej, chyba... Dobra, okej. What the... Ej, dobra, ja chyba miałem tutaj iść. Mam takie wrażenie, że chyba miałem. Ej, masakra, nie ogarniam tego, co się dzieje w tym momencie w tej grze. Dobra, tutaj musimy... To samo rusza w ogóle. No dobra, chyba... O nie, no znowu nie trafiłem. No dobra, ale aktywować mogę to w inny sposób. Auć! Zabolało. Kurczę, nie zdążyłem podskoczyć. Jejku, kolejne. Co tu się wyprawia? No ja kumam, jak to działa, ale... Nie! Ej, nie, zupełnie nie zwracam uwagi na to, że te lasery są ciągle... Ależ to jest złe z mojej strony. Dobra, aż czapka zaryczała. Dobra, ale już wiem, o co chodzi. Okej. Trochę mi to nie pykło, ale już ogarniam. Tylko tutaj niestety ta moja pazerność na monety wzięła górę i... No niestety przez to wyszliśmy troszeczkę na minus. W sensie, jeżeli chodzi o... No już, brawo. No super, teraz to wejdź w to. Jakoś nie umiem dobrze, wiecie, zawsze jakoś tak ukierunkować tego mojego ruchu, przez co jest to niebezpieczne. Potem muszę rzeczywiście zwrócić bardziej uwagę, żeby skupiać się na unikaniu tych ataków, a nie na tym, żeby... Dobra, tu chyba mogę zejść na dół, ale tutaj już w sumie to zdobyłem. Ej, nie wiem, czy to był dobry pomysł. Dobra, przeżyliśmy, okej. Powiedzmy, że jakoś się udało. Okej, teraz hop. Hop, hop, hop. Dużo hop, hop. Tylko widzicie, jedno aktywuje drugie. Teraz to aktywuje to wcześniejsze i dlatego są takie wielkie... O kurcze, tu się w ogóle nałożyły jakoś śmiesznie. Wow, niebezpieczna sprawa. Niebezpieczna zabawa. Ale dobra, chyba troszeczkę się uspokoiło. Jest dobrze. Dobra, bo to się zaraz wyłączy. Dobra, to aktywuj. Zbierz monety. Gdzie teraz? A, checkpoint! Oh yeah! Na to czekaliśmy. Mogę tu wejść, rozumiem, że to jest normalny piasek. Tak, habitat. Jakoś tak to się nazywa. Dobra, jestem na takiej wysepce, jak widzicie. Tutaj się dostaliśmy. To wszystko przemierzyliśmy. Jeszcze trochę świata za nami. Ej, czy to jest... A zaraz, to it's a piece of a power stone. A, czy to jest tylko część... to jest tak jakby część power stone'a i muszę zebrać 5, żeby był cały power stone. Ej, tam coś jest, kurczę, ukryte. Ej, ta gra tylko pokazuje, że naprawdę wiele rzeczy, wiecie, jest do znalezienia. Trzeba to wszystko obczaić. A tu mam takiego dziwnego ludzika. On atakuje mnie, mogę przejść nad nim kontrolę. I co się dzieje, jak klikam Y? Aha! Jak zakładam okulary, to widzę jakieś magiczne... Magiczne te... Aha, dobra, w ten sposób biegasz. Magiczne przejście, jak zwał, tak zwał. Tylko teraz nie mogę wyłączyć okularów, bo jak wyłączę okulary, to przestanie, wiecie, działać ta zdolność i nagle zapadniemy się. Dobra, druga część. Kurczę, księżyca, nie spodziewałem się, że te księżyce będą jeszcze w taki dziwny sposób podzielone. Trochę mnie to szokuje, a ja mogę rozwalać to? Tak, mogę to rozwalać, fajnie. Spoko, to porozwalajmy. Tak, gra daje możliwości. Okej, tutaj już to już mi tylko pokazuje, że coś tu się musi dziać. To są jakieś...
Ej, ale to jest... Ja mogę podskakiwać? Ej, nie. Wszystko, co klikam tą postacią, to... Aha, dobra, mogę wyjść z niego. Nie chcę do końca wychodzić. To jest problemem, a jakbym spróbował jakoś tak z tyłu... Czekajcie. Nie no, bo jak tylko go zdejmę, ej, nie wiem, jak się tam dostać. Nie mam dlatego pojęcia. Na razie olejmy to. Nie wiem, to nie wiem. O, a tu jest... Okej. Dokąd to mnie zabierze? Na sam szczyt? Aha, ale na szczyt muszę wejść za pomocą tamtego typa. Okej, to już mnie mniej więcej poucza, o co biegam. Chodźmy tutaj. Potrzebujemy wejść, szybko dostać się w to miejsce. Tak, tutaj są ślady, wiecie, Bowsera zapewne. Teraz mogę przejść tu. Jak jestem już tutaj, to mam tajne przejścia, te ptaszki. Ej, ale to naprawdę oznacza, że nie mogę szybko chodzić? Chyba nie. Okej, tam mam... Nie wiem, czy to jest część. Tak, to jest chyba też część, jeżeli chodzi o Księżyc Mocy, nie cały Księżyc. Nie spodziewałem się naprawdę, że będą dzielić to jeszcze. No to troszeczkę może wydłużyć całą zabawę. Dobra, ale się powoli chodzi tą, kurczę, nie wiem, rzeźbą z Wysp Wielkanocnych, no ale... Trzeba to trzeba. Ciekawe okulary, wiecie. Różowe okulary. Ciekawostka taka. Wiecie, przez różowe okulary mówi się, że świat jest od razu lepszy, więc... No cóż, jak widać, nie tylko lepszy, ale również pokazuje więcej ścieżek. Ej, tam się w ogóle coś świeci. Takie, tak bardzo się świeci, to ja nie powinienem się tam kierować. Bo stamtąd nie przeszedłem, ja przeszedłem gdzieś... Nie, ej, będę musiał tam chyba iść za pomocą właśnie tego stwora. Ale no, jak już jest możliwość, to sobie zbierzmy właśnie to. Rzeczywiście powinienem zwracać uwagę na te ślady, dokąd one tak właściwie prowadzą. Jejku, trochę jest to... Trochę wydłuża nam to całą tą zabawę. No ale okej, w ogóle to jeszcze brakuje mi tylko 8 księżycy. Nie tak bardzo wiele. Dobra, zbieraj to, pięknie. I co, czy mogę już jakby wyłączyć go, a mogę spaść za jego pomocą? Mogę. I od razu spoko. Czemu nie? Mogę rozwalać to? Czekajcie, ten Bowser już... tak, że tutaj gdzieś chodził Bowser. Tyle to ja już wiem, tyle to już zdążyłem zauważyć. No dobra, opuść na chwilę ciało tego typka. Tutaj nie mamy nic w tych? Nie, tu chyba nic nie mamy. Okej, tam też chyba chwilowo przejścia... A nie, tu jest jakaś platforma. Tu coś może być, tu jest po prostu księżyc, okej. Nie no, to myślę, że... Znaczy księżyc, kawałek księżyca są w takich czasami bardzo łatwych do znalezienia miejscach. Zastanawiam się, o co biega z tym. Tutaj trzeba by jakoś zejść, ale jak miałem jego... we władzy, to chyba nie mieliśmy pokazanego żadnego tutaj tajnego przejścia, prawda? Nie, tutaj przejścia nie ma, więc co w takim razie? Wydaje mi się, że musimy iść tam, gdzie mnie ta gra prowadzi. Zaraz, a czy ja stąd nie schodziłem? Ja już nie wiem, skąd ja zszedłem. Ale nie, chyba nie stąd. Przekonajmy się, czy tutaj na pewno... O! Zaraz. Tu jest po prostu księżyc. Jej, wyłączy kawałek. No ale za to mamy już całego. Tak, jest... A, to mi odblokowało dopiero! Znaczy dobra, tak jakby odblokowało, no bo wiecie, zdobycie go to nie jest trudność, ale myślałem, że już dostanę w całości go. Ej, tam jest jakaś platforma. Kurczę, tutaj trzeba będzie kombinować, jak będę chciał się dostać do niektórych. Dobra, opuść... mówię, tutaj chyba tak czy siak muszę opuścić jego ciało, bo to mi nic nie dam. Zbierz go czym prędzej. Jest kolejny, super. 9 w tej krainie. You got them all, moon sharks in the sand. Oh yeah. Dobrze. Gdzie teraz? Coś on odblokował. Okej. Okay. Help, co się dzieje? Shaman on the inverted pyramid. Ej, czy to jest... O kurczę, to jest Bowser wraz z naszą księżniczką Peach, która wzywa pomocy. Ej, jest tak blisko, kurczę, no nie sposób jej nie pomóc chyba, prawda? Dobra, jedno mnie kieruje w tę stronę, drugie w tamtę stronę. Dobra, na razie chciałbym sobie przypatrzeć się, co tu się dzieje. Czy mogę zobaczyć ją? Tak, mogę sobie zrobić zooma tutaj. W ogóle widzicie, Bowsera widać, księżniczkę widać. I widać też... Czy tam jest księżyc? Nie mam do tego pojęcia. Bardzo możliwe, że tak. Czy tutaj coś jeszcze jest ciekawego? Tu jest jakieś ukryte przejście. Warto tam pójść na pewno. Jakiś ptak dziwny. Dziwne ptaki. Tutaj kaktusy. Tu ogólnie nie ma zbyt wielu rzeczy. Są dalej te jego ślady. Okej. Czyżby to były jakieś niebezpieczne piaski? Nie mam do tego pojęcia. Trzeba będzie w każdym razie, słuchajcie, uważać. Uważać, jak tu chodzimy.
Ale na razie kierujmy się tam. Mam nadzieję, że mogę tam dostać się bez większych problemów. Ej, tam jest jakiś koleś, który, nie wiem, coś chce nam powiedzieć. Porozmawiajmy z nim, jak już jesteśmy blisko nawet dwóch gości. Mam nadzieję, że nie skradli naszego cennego artefaktu. Ale co to jest wasz cenny artefakt? They must be trying to steal our legendary binding band. A, czyli on, wiecie, jakby zamienił, już porwał jednego ludzika z jednego świata, żeby zamienić go na diadem. Znowu tiarę mówię, diadem. Teraz z tego świata chcą ukraść prawdopodobnie jakiś kryształ, który ma posłużyć jako pierścień zaręczynowy. Okej, okay, no to już wiemy, jaki jest cel Bowserka. Ale nie, 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 nie pozwolimy mu tak. Czekajcie, w ogóle nie ma jakiejś takiej możliwości, a to zmieniam kamerę po prostu, to jest takie wyhamowanie, nie, to jest po prostu takie okej. Wiecie, chciałoby się poznać już wszystkie możliwości naszego Mario, żebym... Ojej, co to było? Jakiś szczur, znaczy szczur, nie, to raczej jakiś robak. Coś w tym stylu było. O kurcze, ale mam wysokie podskakiwanie. Okej, dobra, muszę naprawdę jeszcze się wiele nauczyć. Toast Arena Northwest Reaches. Okej. Coś tu mamy? Monetę. No tak, moneta jest. Warto na pewno obejść to dookoła. Zgaduję, że w tego typu miejscach lubią się ukrywać jakieś skarby albo ukryte... Nie, no przejście to nie jest. Ale kolejne znajdźki. Gra robi mi saving, tylko nie widzicie. Nie wiem, od czego to jest zależne, kiedy akurat save jest robiony. Czy zanim pójdziemy do Bowsera, mogę sobie odwiedzić to miejsce i troszeczkę się rozejrzeć tutaj po okolicy? No bo są drzwi. Tak, mogę otworzyć z buta, znaczy z buta, z kapelusza wjechać. Ojej, dobra, one nie dolecą tutaj, to jest wyjście, tak? No bo tak, tędy wszedłem. Trzeba przejąć kontrolę nad jednym z nich. No chodź tutaj. Dobra, i lecimy w to miejsce. Y tu accelerate, ale accelerate w sensie... Auć! To nie było dobre. Ojej, to było bardzo złe. Ale czy ja nie jestem... Nie, no jestem w stanie tam przelecieć. Muszę to jakoś spróbować zrobić... w ten sposób, żeby nie dać się gdzieś ubić. Zobaczymy. Po prostu leć najprościej, jak to tylko możliwe. Nie da się przelecieć tam, pięknie. Bardzo ładnie. Tutaj to już mogę zejść, tak mi się wydaje. Dobra, zeszliśmy. Dobra, jest kolejny. Czyli to nie był błąd, że się go pozbyłem. A już przez chwilę tak myślałem, że... Ej, tam... A, tam coś jest jeszcze dodatkowego. Tam są znajdźki, chcę tam lecieć. Gro, pozwól mi tam lecieć. Dobra, oj, uciekaj. Spróbuję przejąć kolejnego i wiecie, pójść w tamto miejsce, bo no to kurczę strata czasu, no. Co jest, no. Lecisz, a nie. Lecisz, lecisz, może jakoś to oblecę. O masakra! O Jezu, gdzieś mi się ciężko steruje, zawsze mam problem jeszcze. Nie jestem jeszcze wyuczony dobrze sterować tym, no ale dobra, nie martwmy się stratą monet, to nie jest najgorsza rzecz, jaka może mnie spotkać. Chciałbym spróbować dostać się do tamtego miejsca, no szczególnie, że te monety, wiecie, zostają, więc naprawdę nie jest taka olbrzymia strata. Dobra, te monety olewamy, lecimy tutaj. O kurczę, żeby mnie jedno nie wysadziłam. Co my tutaj mamy? O nie, czas zaraz się skończy. Wow, w ostatniej chwili. W ostatniej chwili dosłownie. Dobra, ale te monety, ja te monety ja mogę po prostu tak pożerać wręcz. O, proszę. Ależ bogactwa. Okej, teraz wyjdź z tego. I jeszcze raz zadziałaj. No i teraz spróbujmy dostać się gdzieś tam, chociaż mówię. Latanie tym nie jest po prostu najlepsze, jest to, że to coś ma latarkę po prostu. Są latarki, serio, przecież tutaj widzicie, rozświetlony jest taki promień. Okej, jesteś tutaj, znowu się kończy. To co, to lecimy dalej, tylko ej, to może być troszkę trudniejsze. Ej, bo to strasznie zasuwa. Ej, dobra, będę musiał jak coś chyba Y-kiem szybciej, ale dobra, dajemy radę. Teraz to ja nie wiem, czy szybciej, czy... No nie! Co ja zrobiłem? Nie umiem tym latać. Chciałbym przejść tę jaskinię, bo wydaje mi się, że tutaj może być jakiś fajny skarb. No chyba, że będzie mi wyjątkowo źle iść, no to wiecie, już sobie chyba prędzej czy później się poddam, ale na razie trzymajcie kciuki. Na pewno jakiś księżyc tutaj gdzieś w pobliżu na pewno się znajdzie. Dobra, mam nadzieję, że dam radę. Tak, ja mogę zasuwać tymi to strasznie szybko. No kurczę, dobra, to nie jest złe. Naprawdę da się szybko. Tylko też nie mogę... No nie, nie umiem tym latać, jakiś mam problem, że po prostu w pewnym momencie wykonuję zupełnie inny ruch niż powinienem. Po prostu zamiast lecieć w prawo, to w lewo. To się wydaje teoretycznie oczywiste, ale coś mi tu nie idzie. Ale zobaczymy, może będzie lepiej. Księżniczka Peach będzie musiała poczekać. No, patrujecie sobie. Serio, nie wcelowałem się w to. To nie jest takie proste. Ja wiem, że wszyscy mogą pomyśleć, ej, jak można psuć coś tak bardzo prostego? O, cholera.
Dobra, tam to się rozwaliło, dajcie mi kolejne. No. Trzeba jednak jeszcze muszę pracować nad tym swoim sterowaniem w Marianie, dobra. Teraz przyspiesz, proszę. No i proszę, dobra, schodzimy. Już to dowiedziałem tak daleko, jestem pewien, że jestem w stanie to zrobić. Tylko mówię, dobrze, to wszystko. O nie, no i znowu wydaje mi się, że ta gra jakby mnie trollowała. Jakby był taki mały trolling. Ej, ja naprawdę, wydaje mi się, że to. Ej, ja mam wrażenie, że on czasem lata w jakiś dziwny sposób. Nie wiem, że daje w lewo, on kieruje w prawo. Albo to ja mam jakieś po prostu mega problemy z kierowaniem tym. Nie wiem, już serio nie wiem. Kurczę, nie podoba mi się to. Dobra, muszę się bardziej skupić. To nie jest na pewno jedna z tych ulubionych zdolności, którą będę chciał często używać. Bo denerwuję. Po prostu denerwuję. Dobra, może teraz. Tylko dobra, teraz dobra. W tą stronę to on tak zawraca. Już wiem mniej więcej, jak ma to wyglądać. No i czemu teraz w ogóle inaczej robi? Serio, tym się do niczego steruje. Przysięgam wam. Do niczego, no ale dobra, doszliśmy i znaleźliśmy coś cennego. Wow, dobrze, że się nie podałem. The Ballad Bill Maze. Zrobiliśmy to, wow. Kurczę. Dobra, nie jestem jednak już taki zły. Coś osiągnęliśmy. No i dostałem się na górę samą. Okej. O nie, kolejna jakaś zamieniona. To pewnie, ja zgaduję, że to tymi da się niszczyć pewnie w jakiś sposób. Wiecie, rakietami. Jakby się dostać rakietą, to kto wie, może właśnie by to podziałało. O, monety, tylko kurczę, bo... Czy ja naprawdę nie mogę jakby wejść z tym w jakąkolwiek interakcję? No chyba nie. No bo mówię, tutaj choćbym tak uderzał, cokolwiek robił. Wydaje mi się, że to jest po coś jakby. To jest jakiś w ogóle strach na wróble, czy coś w tym stylu? Tak to się przynajmniej prezentuje. Te jaszczurki... A, jaszczurki dają też monety. Okej. Zastanawiam się, czy jak stąd spadnę, to się zabiję. Mam wielką nadzieję, że jednak nie. Dobra, jednak nic się nie dzieje, więc... Spokojnie, nie ma tak bardzo źle. Zobaczmy sobie mapkę w tym momencie. Już tak, Mario, nie... Po prostu nie denerwuj się, nie jest aż tak zimno. Dobra, dotarliśmy jakby do skraju mapy. Tam na pewno da się coś z tym zrobić, mówię, z tym strachem na wróble. Boli mnie, że nie da się jakoś, nie wiem, szybciej, albo chociaż... Turlać Mario chyba może się turlać, tylko ja nie wiem, albo jeszcze nie odkryłem sposobu na turlanie. Witam cię. A, da się ją uderzyć i podbić przy okazji. Okej. A to są normalni ludzie. Ej, właśnie, bo w tym Mario oprócz... Występują też takie, wiecie, postacie mocno ludzkie. Tak, of this mess. No niezły bałagan, powiem ci. Nie jest w stanie nigdzie pójść. No to ja nie wiem, czy ja ci czy cokolwiek pomogę niestety w tym. A, mogę się odbić od tej maski, okej. To nabiera sensu. I zastanawiam się, czy jakbym się odbił i... Nie, chyba nawet jak uderzę w to nic nie dam. Ej, jakąś... Tam były jakby monety, tak mi się wydaje. O proszę, no tutaj to monety na pewno. Tu monety są, tylko... A ja co tutaj, spadło coś? Czyżby tu był jakiś księżyc? Czy to jest możliwe? Tak, gra mnie uczy właśnie tego. Tak, mamy tutaj Power Moon'a. Super. Jest 11. Kto wie, może dzisiaj zbierzemy wszystkie. Zbierz je wszystkie. No czasami widzicie, w takich naprawdę prostych miejscach jest rozłożone to wszystko. No, momenta, ławeczkę da się, od ławeczki da się odbić, czy coś w tym stylu? Prawdopodobnie nie. Tam kolejny, wszystkim zimno mam wrażenie. O, tutaj są nawet więcej niż jeden, tam są trzy Power Moony. Multi Moon. Ale nie możemy się do niego dostać, nie możemy. Kto wie, może dopiero po pokonaniu jakiegoś bossa odblokuje nam się ten Multi Moon. Na razie chyba muszę z tego zrezygnować. Chciałbym iść pomóc księżniczce, no bo w końcu siedzi tutaj w tej jaskini ogromnej. Co mi powiesz, przyjacielu? A, widział dziwną parkę wewnątrz tej piramidy. Myślę, że poszli tutaj, żeby, tak, zdobyć Binding Banda. Okej, też mi się tak wydaje, już o tym słyszałem, więc chodźmy, sprawdźmy. Wbijmy tam i powstrzymajmy oczywiście Bowsera. The Inside the Inverted Pyramid. Okej. Okej, ale tak nie do końca wiem, o co chodzi. O kurczę, ej. Aha, fajnie. Skąd? A, stąd wylatuje. Dobra, spokojnie, nie wiedziałem, jak mnie w ogóle sfajczyło. Dobrze, że ten nasz strój zaczyna jakoś normalnie wyglądać. Dobra, jedziesz. Tak myślę właśnie, że trzeba będzie przyspieszać. Stąd możesz spaść. Tutaj to już wiemy, co robić. Niczego tu nie ominiemy? Chyba nie. Okej. Teraz nasze oczywiście... Jedne z fajniejszych... O nie, ej, muszę wyjść stąd.
Muszę stąd wyjść, bo kurczę, nie zauważyłem, że to jest jeszcze w tej normalnej perspektywie. No dawaj. Opa, pieniądze, więcej pieniążków. No i dobra, wbijaj moją. Teraz co ja muszę zrobić, żeby tu móc w ogóle przejść? Tu mogę... Aha, dobra, już kumam, o co chodzi. To nie chodzi o coś takiego, żebym jakby odbił się od nich? Nie, nie mam do tego pojęcia, o co biega. A, dobra, może muszę właśnie znaleźć jakieś inne... No tam była jakieś takie, wiecie, możliwość wspinaczki. Tylko czy tutaj dalej wyżej czegoś... O, coś się dzieje. A, chodzę w ten sposób, w odwrócony sposób. Okej, dobra, teraz szybko. O, okej. Jakoś idzie. Dobra, teraz w dół. Dobra. Teraz ja nie wiem, czy górą, czy dołem. Aha, zaraz. L, Y. Potem B to jump. No dobra, jakoś chyba wiem, o co chodzi. Dobra, a mogę w to uderzyć? Tak, mogę w to nabijać sobie. O nie, przestań nabijać. Dobra, trochę przesadziłem, nie mogę jakby kucnąć, będąc tutaj, chyba będę w ogóle. Dobra, jak kucnę, to mnie walnie? Dobra, nie walnie. Też tak myślałem, że raczej nic nie powinno mi się stać. Kurczę, ciekawa ta piramida. W ogóle, wiecie, mechanika tej piramidy. Ale dobra, jesteśmy wyżej i wyżej i wow. Dobra, to wygląda w ogóle ciekawie. Aha, ja to robię wszystko, wiecie, tak jak masakra, to jest takie normalne Mario, tylko po prostu w momencie, kiedy to wszystko jest takie odwrócone, to wydaje się strasznie, strasznie dziwne. No ale dobra, jakoś, ej, jeszcze chcę jego nadepnąć, pięknie. Monety się liczą, monety zbieramy. Aha, więc stąd się biorą moi przeciwnicy. O nie, jak mogłem tak bardzo zawalić? I co teraz? Tak, gra teraz będzie mnie ciągle mówić, masz jedno życie, zaraz zginiesz. Mam nadzieję, że chociaż jak zginę, to... Wow, wow. No, nie o to mi chodziło, chciałem się schylić. Serio, chciałem się tylko schylić. Wróćmy z powrotem tam. No tutaj. Tak jest, schylamy się. Muszę uważać. Jesteśmy w bardzo niebezpiecznej sytuacji, ale... Mówię, okej, dobra, czyli teraz to wygląda w ten sposób. Czyli teraz ja muszę po prostu przejąć go. Dobra. Dobra. Czy ja muszę, będę musiał go... Okej. To ma sens. One teraz będą rozwalać, no. Aż nawet chciałbym, żeby rozwaliły wszystko. I w ten sposób, wiecie, będę miał darmowe rakiety. Okej, teraz niech ta rakieta tutaj podleci. Nie, serio, muszę się ustawić tak bardziej tutaj. Na to wychodzi. No, i pięknie. Dobra, accelerate. Przyspieszenie. Wszystko pykło i uderz to. Dobra, nie wiedziałem do końca, jak to zadziała. Aha, muszę jeszcze skorzystać z kwiatka, póki jest jego moc, bo wiecie, on daje tak jakby czasową możliwość unoszenia się. Trzeba to jeszcze aktywować. Dobra, nic więcej tutaj nie ma. Dobra, aktywowane. O, to mi wygląda na bardzo niebezpieczne miejsce. Ale nie, jak je rozwalę, to już rozumiem, że nic więcej się złego nie stanie. Nie chcę czasem tylko wlecieć i wiecie, stratę tego jednego punktu życia. Fajnie byłoby, gdyby gra w końcu doświadczyła mnie tym jednym serduszkiem. Czy tam jest już wyjście na sam szczyt tej piramidy, czy to jeszcze nie? Czy jeszcze trochę zabawy? Nie, jesteśmy na szczycie, świetnie! Księżniczka, jak słyszycie, krzyczy. Help me! Dobra, pomożemy jej. Na razie rozejrzyjmy się, czy tutaj czegoś nie ma. Coś raczej będzie nawet. O, ej, czy tu się coś nie świeci? Nie wiem, czy ja mogę cokolwiek z tym zrobić. Czy to się po prostu tak świeci, ten jego ogon? Czy wszystkie ogony się tak świecą? Nie mam do tego pojęcia. W pierwszej kolejności może... dobra, już nie interesujmy się, co tutaj jest. Jak będę chciał, to będę mógł się tutaj zawsze wrócić. A chodźmy już po prostu uratować księżniczkę. Co się dzieje? O nie, Bowser akurat odleciał. O nie, i znowu oni, a przynajmniej z tym jednym walczyłem, bo ta jedna to w ogóle była chyba nie z tej ekipy. Ekipa Brunali. Czy szukasz może Binding Banda? Tak bardzo źle, nasz szef już go ma. A wy nie zostaliście, a ty nie zostaje zaproszony, znaczy wy, w sensie jeszcze moja czapka, na wesele. Okej, czyli teraz ona. Okej, króliczkowa i też z... Ojejku. Okej, nie mam do tego pojęcia, co się odwala, ale mogę ją bić. Ej, nie wiem, czy ja mogę ją bić, czy nie. Mogę i chyba muszę. Szkoda, że mam tak mało tego życia. A, jeszcze takie palące się... Ej, what? Ja pierniczę, dobra. Nie wiem, o co chodzi, czy ja ją muszę w tym napalać, raczej na głowę i wejść jej to nie muszę. Raczej nic z tych rzeczy. Ja nie mam do tego pojęcia, czy ja jej cokolwiek robię, powiem wam. Nie wiem, po prostu próbuję jakoś pouderzać.
Mi się wydaje, że jak ona użyje wtedy tego ognistego, to ktoś może już popchnąć to na nią. Ognistek, dobra, ona teraz to zrobi, dawaj. Obracaj się parę razy. Okej. A może... A, o to chodziło chyba, tak, idealnie. Jak uderzy tym, to muszę po prostu przywalić w to, żeby szybko oberwała. A, chyba teraz muszę wskoczyć na nią. Boom! Tak, prosto w łeb. To mówię, brakuje mi tych serduszek. Ojej, dobra, wynoszę się stąd. Wynoszę się stąd. Dobra, nie, na moment i tak może. Tak dużo skrzydła. Okej, tu mam o co chodzi. Jej, ale krzyk to ma przerażające. Serio. Dobra, rzuć to gdzieś. Staram się to poobiegać cię nieco. Już nie powinienem ubiegać aż tak bardzo, bo muszę liczyć na to, że użyję zaraz tej takiej mocniejszej bomby i chyba nie, jeszcze tego nie robi. No dawaj, przestań skakać. Okej, to będzie ta bomba. Nie ma co podchodzić. Okej. I teraz bum! I leci po prostu w cielu. I jeszcze trzeba na nią skoczyć. Czy to będzie już koniec walki? A chyba jeszcze nie. To jeszcze byłoby zbyt proste. Gdzie teraz? Tak, teraz są te bomby. Mi się wydaje, że to wlecić we mnie nie może wlecić, ale bomby rozstawić może. I wiecie, trzeba nie uważać, żeby nie oberwać jednak żadną z tych bomb. A nie wejść po prostu w żadne z tych miejsc, okej. Okay. Mi się wydaje, że jeszcze raz rozłożę tą wielką bombę. Szkoda, że za pierwszym razem tego nie wykorzystałem. Może już miałbym walkę z głowy. A tak, to niestety jeszcze trwa i trwa. Ale dziwna przeciwniczka, prawda? Oj, dziwna. Dobra, i przywal ostatnio. Może to już koniec. No, skaczesz. Nie! Dobra, udało się. Tak, to musi być już koniec. Pokonana. Kolejna z ekipy brudasów. Załatwiona. I co dostaniemy znowu? Trzy księżyce. Cudownie. Mamy. Multi. Ale to jeszcze zbyt mało, żeby wyjść z tego świata, żeby móc się dostać do innego świata. Więc szkoda, no ale zobaczymy, co wykombinuję. You got a multi-moon showdown on the invert. Okej. Fajnie, ważne, że trzy dochodzą do nas. Co teraz się dzieje? Aha, Mario po prostu mega zadowolony. Taki Mario. What? Ej. Ta piramida to był w ogóle jakiś statek kosmiczny, a może cała ta piramida to był statek do transportu? Ej, nie mam bladego pojęcia. The hole in the desert. Nie, dziura w pustyni. Coś tam się odblokowało. Wow, okej. Tak, ta członkini brudali trochę nas spowolniła, ale wciąż, tak, potrzebujemy tych power moonów. Tak, teraz ta piramida wzniosła się. I robi się coraz zimniej. No to ciekawe. Czy to jest sprawiane tym, co robił Bowser? Okej, będę musiał się tam dostać prawdopodobnie do tej świątyni i obczaić sobie, co tam się znajduje, co tam nam się odblokowało. Jak widzicie... O kurczę, jakie tutaj... Kurczę, w ogóle zrobiło się ciemno, tutaj było, wiecie, dziwne. A teraz jakieś tutaj dziwne stwory się pojawiają. Ja nie wiem, czy ja mogę przed nimi uciekać, czy one będą biec za mną. Nie wiem, dobra, one się tutaj chowają, ale to jest trochę dziwne. Ej, ja z tobą rozmawiałem. I am what you call a Jaxi. Jaxim jesteś? A, i służy nam do transportu, ale chyba nie chcę. Okej, za 30 mogę gdzieś tam sobie przelecieć dalej. Fajnie. Prawdę mówiąc, chciałbym wejść sobie do sklepu i zobaczyć, czy teraz za to, co pozbierałem, nie mogę sobie kupić jakichś fajniejszych rzeczy. Te ciuchy takie nie najgorsze, takie klimatyczne do tego miejsca. Do tego sklepu, ale może ubierzmy się. Ej, ja bym się chciał ubrać w jakieś sombrero. Albo Jaxi Invert Pyramid Mode. Dziwne rzeczy. Ej, ale bym chciał się ubrać w taki fajny sposób. Tak, kup mi to. Nie chcę być jak cowboy. Bardziej mi zależy. Tak, change now. Bardziej bym chciał wyglądać rzeczywiście jak tutejsi tubylcy. Dobra, to też kupione. Super. Teraz, no już, teraz to już mnie nie stać prawie na nic. Ale okej, okay, niech będzie taki ubiór, jak jest w tym momencie. I zobaczymy, jak się prezentuje. O, proszę, no i od razu wyglądam jak tutejszy. Bardzo fajnie. A ty mi możesz kupić... aha, Life Up Heart. A, i to jest tylko to. A tak to tutaj pokupiliśmy. Dobra, to już nic więcej nie chcę. Jak widzicie, brakuje mi dwóch power moonów, żeby się tam dalej dostać. No i mamy przede wszystkim noc. Ogólnie w tym miasteczku jest jeszcze parę rzeczy do zrobienia, bo na przykład wiem, że muszę gdzieś zasadzić. Tylko interesuje mnie w sumie, w jaki sposób mogę to robić. Tu już wyrosła ta jedna. Wiecie, że w sensie... Ej, a to skąd? Czy te plakaty... A nie, te plakaty znowu się pojawiły. To chyba nie ma sensu ich w ogóle brać. Mam takie wrażenie. A, ty możesz się wspinać po tych kaktusach. Ciekawe. Mówię, tutaj byłby...
A ja może właśnie muszę jakoś uderzyć w tą doniczkę i wtedy zleci roślinka. Ej, nie mam do tego pojęcia, jeszcze przed końcem dzisiaj chciałbym zobaczyć, czy dobrze myślę, czy to o coś takiego chodzi. Nie da się ustawić jakoś... Nie, to chyba nie jestem w stanie aż tak uderzyć, wiecie, pod takim fajnym kątem tego. A nie mogę jakoś na to spaść. O, spróbuj teraz tak jakby spaść. No, kurczę. O nie. Aha, mogę się wspiąć na to, dobra. Flip forward. Tam bym chciał to rzucić. Kurczę, no rzuć to w końcu. No, czemu on rzuca ciągle nie w to miejsce, które chciałbym? Chciałbym, żebyś rzucił dokładnie w to. O, ale nie, dobra, już miałem nadzieję, że może z tego wyleci jakiś kwiatuszek, który mogę zasadzić, ale raczej nie o to tutaj chodzi. Dobra, to miejsce jest jeszcze, wiecie, do eksplorowania. Zresztą tu jest dużo rzeczy do eksplorowania. O, tu jest kolejna doniczka. Ale mówię, ja już nie wiem, czy one jakoś działają w jakiś specjalny sposób, czy da się coś z tym zrobić. Na pewno mogę wejść na to i, wiecie, pouderzać. A nie, to jest tylko nabijanie hajsu na tych doniczkach, okej. Czyli nic specjalnego. Chociaż mówię, jakbym zasadził jeszcze dwa, tutaj gdzieś był ten Power Moon, który świadczył, że rzeczywiście za to dostaniemy. Dostaniemy pewnie jakiś księżyc. No, zobaczymy. Bo raczej nie da się jakby tego uderzyć, żeby wyleciało coś z tego nowego. A nie, ja już dostałem księżyc. Czyli ja myślałem, że trzeba szukać różnych, bo to chyba musiałem czekać, aż to wyrośnie. No fajnie, dobra, czyli jest kolejny. Myślałem za dużo, a tu proszę bardzo, jednak działa to w ten sposób. Brakuje jednego księżyca, ale pierwsza, najważniejsza rzecz. Ej, tam jest kolejny Power Moon, widać gdzieś go tam z daleka na tym budynku. Trzeba będzie to wszystko obczaić w kolejnym materiale. Znowu troszeczkę pobłądzimy po tej pustyni, a przede wszystkim dostaniemy się do tej dziury pod piramidą, zobaczyć, co się tam tak właściwie znajduje. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi, a kolejny odcinek z Super Mario Odyssey już wkrótce na moim kanale. Ale to tyle na dziś, tak więc do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!